Abyś mógł zacząć trenować, musisz najpierw bieżnię zmontować. Powiemy więc dziś o bieżni elektrycznej, którą możesz w prosty sposób zmontować w domu. Jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić samemu, możesz zlecić taką usługę naszemu serwisantowi, który zrobi to za ciebie. Po otrzymaniu nowej bieżni od kuriera należy ostrożnie przenieść pudełko w miejsce, w którym bieżnia będzie używana. Przenoszenie bieżni i jej montaż zaleca się wykonywać przez dwie osoby. Zanim przejdziemy do rozpakowywania zawartości pudełka, usuń boczne styropianowe zabezpieczenia. Zacznij od najmniejszych elementów, poprzez większe, aby na końcu wyjąć cały korpus bieżni i położyć go na czystej, płaskiej powierzchni. Uwaga! Jeśli do zestawu jest dołączony pas bezpieczeństwa, zdejmij go dopiero, gdy bieżnia będzie całkowicie zmontowana. Wszystkie narzędzia niezbędne do montażu znajdują się w zestawie. Zanim zaczniesz montaż, musisz sprawdzić, jaki model bieżni posiadasz. Jeśli jest to jeden z wymienionych modeli, możesz kontynuować montaż. My przedstawimy montaż na przykładzie bieżni Gilavar. Dla innego modelu procedura jest podobna. Jeśli posiadasz inną bieżnię, instrukcja jej montażu może się znajdować w dalszej części tego filmu. Mocowanie kolumn do podstawy. Najpierw zdejmij folię zabezpieczające elementy. Konsola wraz z kolumnami jest już przykręcona jedną śrubą do konstrukcji. Podnieś więc kolumny wraz z konsolą i przymocuj kolumny za pomocą śrub. Nie dokręcaj ich jeszcze do końca. Kolumny przymocuj do podstawy zgodnie z instrukcją za pomocą śrub, podkładek i nakrętek. Dokręcaj je tylko ręką. Pozostałe śruby i podkładki zamocuj zgodnie z instrukcją do panelu sterowania. W niektórych modelach bieżni panel sterowania musi być podłączony za pomocą złącza. Uważaj, aby w trakcie montażu nie uszkodzić przewodu, nie łamać, nie zginać, a w szczególności, aby nie dostał się w okolice pasa biegowego. Następnie należy dokręcić wszystkie śruby i dodatkowo ponownie sprawdzić poprawność ich dokręcenia. Na końcu zamontuj wszystkie osłony. W zależności od modelu bieżni, przed uruchomieniem usuń zabezpieczenie znajdujące się między dolną ramą a konstrukcją główną lub w postaci pasa zabezpieczającego. Zalecamy uruchomienie bieżni, gdy ta osiągnie temperaturę pokojową. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy umieścić klucz bezpieczeństwa w odpowiednim miejscu, a jego drugi koniec przypiąć do ubrania. Przed rozpoczęciem treningu sprawdź smarowanie i wycentrowanie pasa biegowego. Informacje na ten temat znajdziesz w naszym filmie Jak dbać o bieżnię. Link znajdziesz pod filmem. Jeśli posiadasz którykolwiek z tych modeli bieżni, wykonaj następujące kroki. Prezentację wykonamy przykładowo na modelu Guardian G6. W przypadku innych modeli szczegóły mogą się różnić, jednak procedura jest taka sama. Rozpoczynając montaż, uważaj, aby nie uszkodzić okablowania podczas łączenia poszczególnych części. Rób wszystko powoli i dokładnie, aby uniknąć uszkodzenia. Mocowanie kolumn do podstawy. Rozpocznij montaż podłączając przewód ramy głównej do przewodu z kolumny. Następnie umieść lewą i prawą kolumnę na głównej ramie. Zabezpiecz je śrubami, lecz nie dokręcaj ich całkowicie. Przymocuj panel do sterowania do kolumn. Przełóż przewód z kolumny do otworu znajdującego się po prawej stronie panelu. Użyj śrub i podkładek do zamocowania panelu. Podłącz przewód z kolumn do przewodu z panelu sterowania, a następnie schowaj przewody w panelu. Dokręć wszystkie śruby, upewnij się, że są prawidłowo dokręcone, a następnie przymocuj lewą i prawą osłonę do ramy głównej za pomocą śrub. W zależności od modelu bieżni, przed uruchomieniem usuń zabezpieczenie znajdujące się między dolną ramą a konstrukcją główną lub w postaci pasa zabezpieczającego. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy umieścić klucz bezpieczeństwa w odpowiednim miejscu, a jego drugi koniec przypiąć do ubrania. Jak widzieliście, montaż bieżni nie jest taki trudny. A ja idę teraz pobiegać.